Kolejny weekend w Budzistowie już po raz piąty będzie można odbyć wielką wyprawę do czasów przedlokacyjnego Kołobrzegu. To tu przeniesiemy się do czasów pierwszych Piastów, Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Piąty festiwal wczesno-średniowieczny rozpocznie się w sobotę 10 czerwca na terenie dawnego Podgrodzia, łące przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie. Choć teren przez ostatni rok uległ zmianie, na teren festiwalu można wjechać nową drogą, przy której znajduje się parking. Teren w starym miejscu, tutaj nie sposób nie zauważyć, że się dużo zmieniło, ale zmieniło się na lepsze. Będziemy mieli przede wszystkim miejsca parkingowe, czyli to, co było bolączką festiwalu przez poprzednie lata. Dziś mamy już duży parking, bezpieczny, przede wszystkim z bezpiecznym dojazdem. Natomiast droga, która powstała w tym miejscu, dzieli nam strefę festiwalową na dwie wyraźne części, co też jest atutem, bo z jednej strony mamy oddzielone obozowisko historyczne, które znajdować się będzie, patrząc w kierunku Centrum Handlowego Karuzela po prawej stronie, i duża przestrzeń gastronomiczna, handlowa, taka rekreacyjna, która będzie znajdowała się po lewej stronie. Festiwal wczesno-średniowieczny to dwudniowe wydarzenie w formie rodzinnego pikniku edukacyjnego, podczas z którego na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji, w tym między innymi warsztaty dawnego rzemiosła, pokazy popularyzujące historię wczesnego średniowiecza czy jarmark produktów regionalnych, a także wiele innych. A jak festiwal wczesno-średniowieczny, to i rekonstruktorzy. W tym roku będzie można spotkać ponad 100 rekonstruktorów historycznych z całego kraju. Dwa konie tutaj na placu festiwalowym, warsztaty rzemieślnicze, archeologii eksperymentalnej, możemy tak to ująć, w piątek snycerskie oraz zielarskie, w sobotę warsztaty kowalskie, gdzie nasz kowal będzie uczył, jak wykonuje się gwoździe. Oczywiście walki wojów na naszym placu festiwalowym, konkursy tak dla wojowników, jak i myślę, że sporo zajęć dla państwa. No, tak jak wspomniał Łukasz, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, nasi przyjaciele od wielu lat, od kilku lat z nami tutaj w Budzistowie po raz kolejny. No i niezmiernie cieszymy się z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, czyli najstarszej w Polsce jednostce, która zajmuje się po dziś dzień popularyzacją historii, czyli tym, w czym my staramy się specjalizować. Podczas tegorocznego festiwalu wczesno-średniowiecznego obecna będzie także Politechnika Koszalińska, która będzie promowała nowoczesną technikę, jaką jest druk 3D. Mogę zdradzić, że na warsztatach i na wykładach w sobotę będziemy bawić nie tylko tych najmłodszych, ale myślę, że tych starszych dzieci. Może każdy się czuć dzieckiem, będzie mógł pomalować stary garnek do gotowania, oczywiście wydrukowany w technologii 3D. Jak dobrze pomaluje, w nagrodę go sobie weźmie ze sobą. Będzie z nami również, myślę, odwiedzi nas Henryk Sienkiewicz, twórca świetnych powieści historycznych. Oczywiście nie żywy, a wydrukowany. Będzie z nami oprócz mnie wykłady i warsztaty będzie prowadził Jacek Kawałek, który przyjedzie z Henrykiem Sienkiewiczem. Będzie Piotr Zmuda-Trzebiatowski i Sebastian Banucha z Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej, i na debacie historycznej będzie profesor Krzysztof Wasilewski, który jest politologiem. Myślę, że dosyć ciekawie to będzie wszystko wyglądało. Serdecznie zapraszam. Piąty festiwal wczesno-średniowieczny w Budzistowie rozpocznie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 10. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Całą konferencję nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.